dzisiaj dalszy ciąg tego, o czym zaczęliśmy ostatnio mówić, chociaż tu z kolegą doszliśmy do wniosku, że może na temat budownictwa mieszkaniowego i parkingów to już myśmy prawie powiedzieli wszystko. Ja tylko taką mam jedną uwagę do tego, co powiedzieliśmy, że nie ma metody jakiegoś przeciwdziałania. Kolega mi zaproponował, że mieszkańcy bardziej powinni się zmobilizować, żeby takie akcje, które tak naprawdę szkodzą mieszkańcom, tak? Mieszkańcy sami blokowali, no ale przecież mieszkańcy wybrali te swoje władze, które ma ich reprezentować, ten samorząd taki. I tak naprawdę sytuacja jest patowa, bo ci, co powinni pilnować dobra tych mieszkańców, którzy ich wybrali, to tak trochę czasami w mojej ocenie zapominają, tak? A w mojej ocenie mogą tak powiedzieć, bo właśnie tam te osiedle, które przedstawiam, tam mieszkam, więc jako mieszkaniec mam prawo o tym powiedzieć. Doszliśmy do takiego punktu, gdzie trzeba powiedzieć jakby stop, no to jeśli wszyscy mamy sami pilnować swoich interesów, to niepotrzebny nam jest samorząd. Jeśli on ma tylko działać w zakresie, nie wiem, trawników, telebimów, bibliotek i innych rzeczy, no to trochę za mało, tak? Wydaje mi się, że mieszkańcy sobie zasłużyli na to miasta, żeby żyć godnie i w takiej przestrzeni, w jakiej to było dla nich inaczej, stabilne te życie, które by było to stabilne życie, czyli w jakiejś przestrzeni zieleni, w jakiejś troszeczkę ciszy, trochę jakiś przerw między budynkami. Ja to tak widzę i może i Państwo też tak to widzą. W każdym razie przechodząc dalej, dzisiaj zapowiedzieliśmy, że będziemy rozmawiali na temat ekologii, tak, i z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej. Ja akurat mam przyjemność albo nieprzyjemność, bo już czasami się zastanawiam, że może to jest trochę zwariowane już prowadzenie działalności. Sam gdzieś tam jestem mieszkańcem, tak, znaczy urodziłem się na ulicy Wigierskiej, Świerczewskiego dawno, jestem chłopakiem z miasta, jestem jednym pewnie z większości was, starsi pewnie znają mnie, ja was znam. I do czego zmierzam? Zaczynaliśmy tak jak każdy w jakimś garażu, coś tam sami na podwórku, przy domu, od roweru, od motoroweru. I ja poznałem ten schemat jakby tej działalności poza legalnym obszarem. Znam ją bardzo dobrze. Tylko, że czasy się znacznie zmieniły. Czasy się zmieniły, wszyscy mówimy o ekologii, mówimy o tym, jak ona jest ważna, jak bardzo trzeba zmienić ten świat, że planeta płonie, tak, że tu dzieje się po prostu coś, co nie da się obojętnie obok tego przejść. I teraz taka osoba jak ja, która na co dzień ma z tym do czynienia, to widzi tu taką, strasznie dużo niespójność. Wszyscy mamy dostęp, i to taki potem przykład podstawowy, wszyscy mamy dostęp do oleju, tak? Olej może się zużywać lub tracić swoje wartości. Zużywać się może przez to, że silnik już tam traci swoją sprawność, zostaje spalany i przez ten układ wydechowy wyrzucany na zewnątrz w postaci różnych tam cząstek i po prostu zużyć w wyniku eksploatacji, co też doprowadzi do jego wymiany, czyli do jego opróżnienia z silnika i nalania nowego. I to jakby już wszyscy powinniśmy zrozumieć i rozumiemy. I tylko moje pytanie brzmi tak. Taka firma jak bez pytania, to bez pytania i bez odpowiedzi. Taka firma jak moja, żeby legalnie ten olej mogła spuścić silnika i pozbyć się, to musiała uzyskać koncesję i taką koncesję ja otrzymałem i na podstawie tej koncesji mogę ten olej oddawać i jestem monitorowany, w każdym jednym względzie monitorowany. I jeśli chcę na przykład ten olej przekazać od siebie z warsztatu do firmy, która zajmuje się utylizacją, muszę wcześniej zadeklarować ilość, dostaję tam wstępnie termin, ustalić wagę, numer pojazdu, który to będzie odbierał i to w takim rygorze przyjeżdża do mnie i to zabiera. No i to, ja rozumiem to, tylko to sam scenariusz może dotyczyć równie dobrze osób prywatnych. I te osoby prywatne, a jeszcze w drodze sprostowania, to nie mam nic przeciwko tym, którzy sobie ten olej zmieniają. Państwo sobie kupujecie ten olej w sklepie, w markecie, gdziekolwiek Państwo chcecie. Ten swój w domu wylewacie. No i co z nim robicie? No nie wydaje mi się, bo pamiętam, żeby ktoś się fatygował i jechał z tym do jakiejś firmy wyspecjalizowanej, gdzie mógłby to oddać. No. Powiem to, co jakby za kolorami się mówi, po prostu. Albo się go w bańce
wrzuca do kontenera, tak? Albo go się gdzieś tam wylewa pod płoty, w otwór czy inne rzeczy. I tu jest pierwsza jedna niezgodność. Mieliśmy okazję za pośrednictwem tutaj redakcji zapytać Wydział Ochrony Środowiska, chyba w Białymstoku, jeśli się nie mylę, oddział Suwałki, czy jest monitorowane jakby sprzedaż oleju i jakby ten zwrot tego oleju zużytego. I otóż Państwo było zdziwienie, że nie. Nie jest to monitorowane. Czyli tak naprawdę nikt się nie interesuje ilością sprzedano i ilością skupiono. Padł takie sformułowanie, że tak naprawdę to pojazd też olej spala. No tak, ale to może być na poziomie całej sprzedaży w mojej ocenie do 20%. I teraz pytanie, gdzie jest ta reszta? No tej reszty myślę, że nikt nie znajdzie, bo nikt nie był zainteresowany szukaniem tej reszty. Nie ma to wszystko sensu. No jeśli z jednej strony tylko podlegają nadzorowi firmy, a cała reszta ludności już nie podlega, no to tak naprawdę mamy taką dziurę, do której nie wiadomo, co wylewamy. Mamy tutaj pierwszym przykładem to jest olej. Drugim przykładem to są przecież płyny eksploatacyjne. Płyn chłodniczy, tak? No nie wydaje mi się, żeby ktoś go prywatnie oddał gdziekolwiek do jakiejś utylizacji. Myślę, że ląduje w zlewie albo pod płotem. I dalej mamy. Jaki zużyte klocki w domu? Jakieś części, tak? Które pozostają nam po naprawie. Przecież wszystko ląduje w kontenerze. Jeśli chodzi o opony, gdzie lądują? Nie wydaje mi się, żeby wszyscy wozili na wysypisko, bo takie prawo jest, że raz w roku możecie Państwo za darmo oddać te opony. Tutaj jeśli chodzi w Suwałkach na nasze wysypisko, tylko tam z dowodem osobistym trzeba podjechać i legalnie możecie oddać, ale nie wydaje mi się, żeby wszyscy jeździli, bo często się widzi w tych wiatach kontenerowych, jak one się walają się dookoła wszędzie. Kolejny przykład z tymi oponami związany. Przejedźcie Państwo sobie za miasto. W każdym jednym odcinku parę kilometrów za miasto, może nie trzeba paru kilometrów. Wszędzie leżą takie pryzmy, tak, kiszonek, jeśli chodzi o to o rolników, i one są przykryte oponami. To jakby już się wkomponowało w obraz naszej przestrzeni życia i nikt na to nie zwraca uwagi. Mamy tu w Suwałkach przykład takiej firmy, która da kilka opon. I została na nie nałożona kara chyba 1,5 miliona złotych, z tego co się mylę. Bardzo mocno się ten człowiek bronił. Nie wiem, jaki jest efekt końcowy tej sprawy, ale to było dla niego straszny cios. Dla wszystkich był to straszny cios i on to przekazał w dobrej wierze. I teraz moje pytanie takie, jest 10 opon, które człowiek przekazał w dobrej wierze na jakąś inicjatywę ekologiczną. I jest za miastem tego 1000, gdzie właściwie o to nikt nie pyta. I już chyba Państwo rozumiecie, do czego zmierzam. Jest jakaś formuła przyjęta, jest jakieś lobby mówiące o tym, że nam ta planeta się pali. I tak naprawdę nikt nie jest zainteresowany tym, co się dzieje. Mamy jakby wypełniony scenariusz pierwszej kartki, tam wszystko się zgadza, a reszta już za plecami, czyli jakby za bramą, na wewnątrz posesji już nie kupy się nie trzyma. I idźmy dalej. Jeśli chodzi o części zamienne pojazdów, bo to mamy na co dzień. Przez ostatnie 10 lat jakość tych produktów tak spadła, że czasem jak auto do nas, ja o tym wcześniej mówiłem, przyjeżdża na przykład na kolejny roczny przegląd po roku, i jest zgłoszony problem, że jakieś tam luzy w zawieszeniu, na przykład są luzy w zawieszeniu, a my pamiętamy, bo nam nie trzeba przypominać, pamiętamy, że żeśmy to robili. I tam były zamontowane markowe produkty premium. I samochód przejeżdża 5-6 tysięcy kilometrów i wcale nie w jakimś cyklu terenowym. I trzeba się tłumaczyć z tego, nawet nie wiadomo jak z tego się tłumaczyć. Przyjmuje się te wszystkie cięgi na siebie. I za co? Za to, że proszę Państwa, nie zabezpieczył nas ustawodawca przed tego typu działaniem. Wchodzicie Państwo do marketu i możecie kupić produkty jednej chwili. Półki są nimi zawadolone i to są produkty naprawdę głęboko przetworzone, bo to są kumulatory litowo-jonowe w tych wszystkich zakrętarkach, wkrętarkach, jakieś dziwne haczyki, piłki. To wszystko myśmy już mieli wypróbowane na warsztacie, bo też szukaliśmy alternatywy, żeby było taniej, tak? Czyli narzędzia tańsze za 1/3 sumy, ale one właściwie nie są warte niczego. Żeby ktoś chciał zrobić porządek z tym, zabronić czy wprowadzić przepisy, które by zabraniały produkowania rzeczy, których naprawdę przydatność czy gwarancja
by była krótsza niż 3 lata, czyli to by sprawę załatwiło. Wydłużyć gwarancję do 3 lat, skończyłyby się takie produkty. Egzekwowanie potem tych wszystkich reklamacji czy państwa roszczeń do tego. Części zamienne do pojazdów też powinny być obłożone jakoś gwarancją i nie w taki sposób, jak my to często widzimy, że reklamuję na przykład końcówkę, no to z tego tytułu, że biorę dużo, no to ona mi zostanie zareklamowana, bo jestem jakimś potencjalnym klientem. Ale gwarantuję Państwu, że każdy z Państwa, który by zaszedł do sklepu i powiedział, że ma wybitą końcówkę, po przejechaniu 1000 kilometrów zostałby odesłany z kwitkiem. Po 2-3 tygodniach przyszłaby taka odpowiedź producenta czy dystrybutora, że po prostu to nie jest z przyczyny produkcji czy producenta ta awaria. Ktoś, żeby chciał zrobić z tym porządek, to na pewno by zaczął nie od pojazdów elektrycznych i nie od zabierania nam tych samochodów i jakichś stref wjazdowych, parkingowych, tylko by zaczął od tych najprostszych rzeczy, jakie są niezbędne w przestrzeni. I drodzy Państwo, no bo to jakby było moje tam własne utrapienia, ale co zrobić z tym? Co my możemy zrobić? No ja zbytnio alternatywy nie widzę. To nie jest pocieszające, bo jeśli na przykład w proste rzeczy, jeśli chodzi o olej, tak, no moglibyście Państwo przynieść do mnie, ale się zaczyna problem, bo przyniesiecie to w jakichś banieczkach, tak, znaczy do mnie czy do innego warsztatu, który by zechciał, ale będzie to w jakiejś bańce, na 5-litrowej, 3-litrowej, litrowej, zanieczyszczonej, to są substancje niebezpieczne, tak one się u nas nazywają. I teraz co, no ja nie chcę tych substancji, inaczej olej mogę przyjąć, bo nie ma problemu, tam chyba 0,37 grosza płaci odbiorca za ten olej, a za 100 kilo filtrów się płaci 400 zł za odbiór, więc to i tak nie pokrywa różnic między uczciwym zwrotem filtrów wyeksploatowanych, a sprzedażą oleju. Czyli tak do tego dość trzeba dokładać. I no i nikt z Państwa nie weźmie tych zanieczyszczonych baniek. Z drugiej strony, jak Państwo je zabierzecie, to przecież i tak je wrzucicie w domu do kontenera albo obok kontenera. Wydaje mi się, że świata to my nie zbawimy, ale lokalnie to moglibyśmy spróbować, bo w przestrzeni gdzieś tam takiej publicznej czytałem o tym, że w niektórych miastach zaczęto coś o tym myśleć, ale chodziło o tutaj olej jadalny i to fryturę, że jakieś takie automaty były do tego zlewania, tak? Wydaje mi się, że miasto powinno zachęcić do jakby tego ekologicznego trybu życia i ustawić takie pojemniki, do których można by było zlewać to. Czyli te osoby, które bardzo idealizują problem ekologii, mogłyby z tym sumieniem tam iść, wylać ten olej i w drugi pojemnik, załóżmy, odłożyć zużyte naczynie, tak? I wtedy ktoś by to zabrał taki, zawiózł w takie miejsce, w którym by sobie z tym poradzono. Innej formy nie widzę nadzoru nad tym. Wtedy nikt by nie musiał podrzucać śmieci jeden drugiemu do kontenera, wyrzucać ich w lesie, raczej źle powiedziałem, nie musiał. Nie opłacałoby mu się tego robić, bo to było idiotycznie głupie, bo w każdym miejscu by mógł to zostawić. Tych firm nie ma, nie jest tyle, co tych wszystkich gospodarstw domowych. Jest dużo, dużo, dużo mniej i one jakby nie załatwią problemu za każdego z nas osobna. Więc na koniec apel, drogie samorządy, spróbujcie może w tej kwestii podziałać, może Suwałki będą jednym z pierwszych miast, które wyciągną rękę do przyrody i przestaniemy tylko o tym mówić, że nam coś się pali, ale zaczniemy jeszcze coś robić. Dziękuję serdecznie.